PiS obiecuje, że zbuduje państwo dobrobytu. Ja w to nie wierzę. Polska rządzona przez PiS jest pełna dziur. W szkołach brakuje nauczycieli. Kolejki do lekarzy wydłużyły się o 45 dni, bo brakuje lekarzy. Przez dziurawe granice do Polski płynie coraz szerszy strumień śmieci. Przez nieudolność PiS tracimy miliardy z Unii na walkę ze smogiem. Koniec z zamiataniem problemów ekologicznych pod dywan. Wymienimy 2 miliony pieców, a 75% energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Płaca minimalna w budżetówce musi wynosić 3,5 tysiąca brutto, żeby nie odstraszać młodych od pracy w szkole. Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia do 6,8% PKB, bo musimy zatrudnić więcej lekarzy. Lewica połączyła siły, żeby to zrobić. Działajmy razem, bo łączy nas przyszłość.